Nie jest prawdą, że pierwsze cięcie cesarskie to kolejne porody musi być cięcie cesarskie. Ale oczywiście nie możemy też bez żadnych jakichś obiekcji podchodzić do tego, że nie udało się raz, to teraz będziemy rodzić siłami natury. Sytuacja jest taka, że musimy zobaczyć, czy w kolejnej ciąży nie powtarzają nam się wskazania do cięcia cesarskiego, które były w pierwszej ciąży. Dwa, czy nie pojawiły się kolejne wskazania. I trzy, czy jaka jest szerokość blizny, co oceniamy w USG. Zawsze przed próbą porodu drogami natury po cięciu cesarskim lekarz musi porozmawiać z ciężarną, musi zobaczyć jej badania po to, żebyśmy wiedzieli, jak duże jest dziecko. Głównie tutaj chodzi o to, czy nie będziemy mieć dysproporcji główkowo-miednicowej. Poza tym musi poinformować pacjentkę o ewentualnych powikłaniach, które mogą się pojawić. A takim tym, czego się boimy najbardziej, jest to rozejście się blizny po cięciu cesarskim. Taka blizna w czasie ciąży się nie rozchodzi, bo ona dopiero się rozejdzie, może się rozejść, rzadko to się to zdarza, ale się zdarza. W trakcie regularnej, silnej czynności skurczowej, najczęściej w trakcie już takich skurczy porodowych, skurczy partych. Wtedy rozchodzi się blizna. Nie ma oczywiście takich dramatycznych sytuacji, że nagle przez tą bliznę dziecko do brzucha się dostanie. No nie ma takiej możliwości. To jest po prostu, jak blizna się rozchodzi, siada czynność skurczowa, ale zaczyna się krwawienie. Tak więc tego rodzaju poród musi być elektroniczne monitorowanie tętna płodu. Nie może być to poród w warunkach domowych czy w sali narodzin. Musi być to w bliskości sali operacyjnej. Oczywiście możemy tutaj stosować wspomagacze jak kropówka z oksytocyną. Nie zaleca się prostaglandyn, gdyż to za duża jest czynność skurczowa. Poza tym można też indukować taki poród przy pomocy cywnika Foleya wprowadzonego do jamy macicy i który ma spowodować wystąpienie czynności skurczowej i poprzez swój ucisk na ujście wewnętrzne. Natomiast może zdarzyć się sytuacja taka, że pomimo tego, że pani urodzi drogami natury, to po sprawdzeniu okaże się, że jednak blizna się rozeszła i mimo tego, że urodzi drogami natury, trzeba będzie otworzyć powłoki i zeszyć to pęknięcie.